Dobry Państwu serdecznie witam na, kanału, na kanałach Centrum Edukacyjne i Chrobry Szlak. Rozmawiamy z Kamilem Klimczakiem, można powiedzieć, tuż kilkanaście minut po ostatecznym ogłoszeniu y, wyników wyborów ze 100% obwodów wyborczych w Polsce. To nastąpiło teraz y, o godzinie 9, chyba 40 mniej więcej. I mamy już pełną, pełne wyniki i pełną ilość mandatów. Jak, jak oceniasz te wyniki, zwłaszcza na początku, tuż po zakończeniu wyborów? Największą fluktuację były wybory partii dotychczas rządzącej, bo od tam 150 do 200. Prawie 20 ten wynik mandatów skakał. W pewnym momencie nawet mieli 40, chyba 1 czy 2% podane, ale to po, po napływie chyba, nie wiem, czy z zagranicy, czy z jakiegoś okręgu, gdzie, gdzie rzeczywiście oni mieli duże poparcie. No cóż, witam Ciebie, witam Państwa. No to tak yy, yy, w telegraficznym skrócie. No, Te exit pole to jest mimo wszystko sondaż. Tutaj wiemy też, że dużo wyborców odmawiało odpowiedzi na ten exit pole, dlatego on mógł być nie do końca kompletny. Wychodzi na to, że myśmy uważali, że ci co odmawiali to byli głównie Wyborcy Pisu. Wychodzi na to, że jednak tam była też duża gama Konfederacji, bo Konfederacji też była mocno. Konfederacja też była mocno niedoszacowana w tych Exit Polach. No, i ja powiem tak, myślę, że tutaj, no to mówię, to są zawsze te niedokładności, tym bardziej, że wynik procentowy to jest jedno kwestia, jak on się rozkłada w okręgach jak on się przekłada na mandaty. To są często to są często różnice rzędu nawet tylko kilkuset głosów. Myśmy przed chwilą jeszcze analizowali, bo ostatnia komisja, na którą czekaliśmy z danych PKW, żeby już było naprawdę 100%, to była komisja w Górze Kalwarii w Okręgu Podwarszawskim. I tam się ważyło dosłownie o kilkaset głosów między lewicą, konfederacją, i koalicją obywatelską czy będzie mandat dla konfederacji w tym wypadku akurat dla Kariny Bosak. No i e, ten mandat jest, ale to różnica była jak wyliczem e, konfederacja ma drugi mandat biorący od końca na 12 e, z przewagą chyba 50 50 głosów nad lewicą i 80 czy 100 nad koalicją obywatelską, byłoby 100 głosów, w niej konfederacja by nie miała w ogóle mandatu w tym okręgu. Więc to często są takie rzeczy, które trudno wychwycić sondażownie. To, to, nie, jest, to nie jest takie proste. I te liczby mandatów, one zawsze ulegają pewnym fluktuacjom. I tak ten exit poll, exit poll y, okazał się tam, y, te wahnięcia mandatowe były chyba rzędu sześciu, ośmiu mandatów, więc i tak całkiem dobrze, jak na, jak na exit pole. Więc to, to całkiem, całkiem, myślę, sondażownie stanęły, nieźle na wysokości zadania, bo mimo wszystko podkreślam, wynik głosowania, bo mamy dwa wyniki, jest wynik głosowania i wynik wyborów, tu używając terminologii prawniczej. Wynik głosowania to są te słupki, na które my wszyscy patrzymy. Ale te słupki się mogą różnie przekładać na mandaty w polskim systemie wyborczym. Dwa komitety mogą uzyskać dokładnie ten sam wynik, a mieć różny wynik mandatowy, bo to zależy, jak im się głosy w skali kraju terytorialnie rozłożą. To, to, jest, to jest dosyć skomplikowane. Suma summarum wychodzi na to, że prawo i sprawiedliwość mają 194 posłów. Czyli e, takie pyrrusowe zwycięstwo. Wygrali wybory, a nie, nie będą mieli szansy stworzenia e, rządu. Wszystko na to wskazuje. E, koalicja, e, e, koalicji obywatelskiej z, w, e, z koalicjantami, z zielonymi, z nowoczesną i tak dalej to jest 157. Koalicyjny Komitet Trzecia Droga i to jest chyba największy zwycięzca tych wyborów. 65 e, posłów, e, Nowa Lewica 26, a e, Konfederacja Dolności e, Niepodległość 18. W tych 18 e, jest e, 9 popieranych albo z, członków n, Nowej Nadziei pięciu ruchu narodowego i czterech, i cztery osoby, albo członkowie, albo wspierani przez Koronę Grzegorza Brauna, bo na przykład profesor Zapałowski był w drużynie Brauna, ale nie jest członkiem partii Korona. <laughs> No tak, to ten rozkład, ten rozkład jest dosyć ciekawy. Ja może zacznę od końca. Już nie będę się znęcał nad konfederacją, chociaż niektórzy piszą, że to ja zapewniłem, między innymi, ten słaby wynik. No, w sumie tak się zastanawiałem ostatnio nad tym, czy prawda, jeśli kanał, który ma niecałe 13 tysięcy subskrybentów, jest w stanie skutecznie podłożyć nogę partii parlamentarnej, mającej posłów pieniądze, która powinna mieć też swoje media, a że nie ma, to jest tylko i wyłącznie kwestia indolencji jej e, przywódców, no to myślę, że to nie tyle świadczy o tym, że ten kanał jest taki wspaniały i opiniotwórczy, raczej świadczy o tym, że partia jest słaba. E, ten układ trochę urealnia jakby udział, jakby podział akcji wewnątrz konfederacji osłabieniu uległ przede wszystkim ruch narodowy proces konsumpcji ruchu narodowego przez mencenistów a przy, w sensie politycznym a w sensie konsumpcji elektoratu przez koronę staje się coraz bardziej widoczny więc myślę że myślę że to jest krok w dobrym kierunku no, szkoda że niestety posłami zostają takie kreatury jak Wiplerityszka Tacyż skoczkowie polityczni nie będą, co prawda, mieli. Ja się trochę zaśmiewałem z tych tweetów Krzysztofa Bosaka, który jeszcze w poniedziałek rano mówił, że oni nie wejdą w żadną koalicję. Już się trochę i odpisałem, ale to ty dzwonisz, bo przecież nikt się nie ubiega o głosy Konfederacji w żadnej koalicji, bo głosy Konfederacji pisowi nic nie dają, bo to jest razem tylko 212 głosów, a centrolewicy nie są do czegokolwiek potrzebne. Także no to, to jest trochę, trochę taka mania grandioza, widzę. Zresztą ja muszę powiedzieć, przy całej mojej awersji do Sławomira Mencena i sposobu przez niego prowadzenia konfederacji, on przynajmniej wyszedł i przyznał, że jest to porażka. Bo jest to porażka. Co prawda, no nie jest to, bo w wieczór wyborczy zobaczyliśmy spadek wyniku z 6,8% na 6,2%. Ostatecznie okazało się, że. Że jest to niewielki o 0,3%, ale jednak wzrost. Jest oczywiście wzrost ilościowy związany z frekwencją, ale mniejsza z tym. Jest wzrost reprezentacji parlamentarnej, no natomiast tutaj zapowiadano nam wywrócenie stolika, zapowiadano nam trzecią siłę i co? No i balonik pęk. Balonik pęk, bo to już nie będę tego analizował, bo analizowałem to w wielu innych miejscach, po prostu e, nie potrafiono się zdecydować, czy konfederacja ma być radykalną prawicą, czy radykalnym centrum. Stanie to w rozkroku i elektorat radykalnego centrum e, nie zdecydował się w dużej mierze na zagłosowanie na konfederację, i elektorat radykalny. Prawicy. On w mniejszym stopniu uciekł, ale część głosów też uciekła do chociażby Pejodiotu, który to Pejodiot zanotował wynik myślę jak na swoje możliwości nie najgorszy, bo jest to 1,63%, raptem ćwierć procent tysięcy głosów jednak. Raptem 20 500 mniej niż bezpartyjni samorządowcy, którzy byli w mediach, byli w debatach, a PJJ tu nie było prawie nigdzie. E, więc no, 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 niestety został ten naprawdę beton, ci, którzy będą z Konfederacją na dobre i na złe. E, I to był poważny błąd, trzeba było się zdecydować, albo idziemy w radykalne centrum, ale to, to oznaczało konieczność pozbycia się Grzegorza Brauna i Janusza krowina Mikke z Konfederacji. Albo Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun powinni zrobić zamiast stanu i wykopać, albo przynajmniej przydusić, schować do szafy Bosaka z Mencenem. Albo zmusić ich do realizacji swojej wizji politycznej. A tak wyszło nie pies, nie wydrat, coś na kształt ćwidra. Ale zostawmy tą konfederację. Ona stety czy niestety nie odegra roli, jeśli chodzi o formowanie się większości rządowej, do czego aspirowała. Czeka ich kolejne cztery lata. Albo może i nie 4 lata, bo ja wątpię, żeby ta kadencja Sejmu y, potrwała 4 lata. Y, w opozycji, w każdym razie ta kadenc tą kadencję Konfederacja spędzi w opozycji, chyba że dojdzie do jakichś tam y, przetasowań, ale to wątpię, bo wchodzić w układy z Konfederacją nie chce nikt. Y, no, ta to pis atakując Konfederację trochę sobie zrobił kuku, bo myślę, że gdyby część tych głosów gdzieś tam nie odpłynęła, to, to pis z Konfederacją miałby większość. Istniała, istniała taka możliwość i pomimo zarzekania się, że Konfederacja w żadne koalicje nie wejdzie, to wcale bym nie, nie wierzył, że, że żeby nie weszło, bo wiele mandatów zostało przegranych przez Konfederację na ostatniej prostej jeszcze na początku, jeszcze wczoraj rano, w poniedziałek rano jeszcze te mandaty były, a potem już ich nie było, bo po prostu to, to były przegrane czasem o kilkaset, czasem o parę tysięcy głosów. W każdym razie czeka nas teraz rozgardiasz tak gdzieś do Bożego Narodzenia, może nawet. Bo będzie próba sformowania rządu przez pis, co do której nie wierzę, żeby ona zakończyła się powodzeniem. E, bo po prostu no, no, nie przez, nikogo nie wyszarpną, nawet gdyby zakładając, że nie wiem, dojdzie do jakiegoś układu z Konfederacją. Myślę, że w Konfederacji mają na tyle zdrowego rozsądku, żeby w taki układ nie iść to jeszcze i tak brakuje 19 głosów. No to skąd te 19 głosów wziąć? No mówi się o rozmowach z psl -em. no ja myślę, że jednak Władysław Kosiniak-Kamysz woli zostać w tym układzie centrolewicowym, który się wpasował w ostat przez ostatnie 8 lat, niż iść na nie wiadomo co z pisem. No tu, tu potrzeba by było chyba postaci na miarę młodego Waldemara Pawlaka, żeby jakieś szachy z Jarosławem Kaczyńskim się bawić. Notabene Waldemar Pawlak wraca do parlamentu, jako senator, to odnotujmy. Więc myślę, że może jeszcze, do... mhm. może jeszcze o wyborach do Senatu króciutko, że tam podział jest bardzo podobny do podziału w Sejmie, to znaczy PiS zdobył 34 mandaty senatorskie, a Pakt Senacki, czyli ta cała opozycja 66 mandatów. Czyli, jak gdyby proporcje, e, wynik PiSu. E, nie, no to proporcje są dużo bardziej miażdżące po stronie opozycji. E, w hmm. tym pasie senackim chyba 41 ma koalicja obywatelska, 11 trzecia droga, 9 lewica i 5 jest niezależnych. Ale to jest jednak wynik, moim zdaniem, dużo bardziej miażdżący dla, dla PiSu. No ale to jest efekt Jowów, to nie ma co się dziwić w ogóle. No właśnie, czyli wyniki do Senatu pokazują, jak wyglądałaby. Jak wyglądałby wynik, gdyby w Polsce obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze, i wiadomo, że szłoby wtedy w kierunku oczywiście systemu dwupartyjnego. Niektórzy uważają, że jest to najlepszy i najdoskonalszy system. Ja uważam, że to by zamurowało polską scenę polityczną na wiele, wiele lat. I czy taki wynik również w Sejmie by nam bardziej odpowiadał? No, trudno, trudno powiedzieć. Raczej, raczej ja jestem zwolennikiem obniżania progów wyborczych, żeby więcej małych komitetów mogło wprowadzić swoich reprezentantów, no tutaj ten wynik prawie dwuprocentowy mieli bezpartyjni samorządowcy i ponad 1,5% Polska jest jedna, a potem to już jak to żeśmy kiedyś nazwali, plankton. Mniejszość niemiecka, która straciła posła, dzięki. I to straciła, dzięki, tak, dzięki Konfederacji. Z Konfederacją ten mandat przegrała. Przegrali mandat z Konfederacją, bo, bo w, w województwie opolskim, w tym okręgu wyborczym, który jest, pokrywa się z województwem, mandat zdobył Włodzimierz Skalik. I pozbawił Niemców swojej reprezentacji w parlamencie polskim. No, 25 tysięcy niecałe głosów otrzymał Maciej Maciak i jego komitet Ruch Dobrobytu i Pokoju. 14 tysięcy komitet wyborczy Normal normalny kraj. I potem już bardzo małe komitety komitet wyborczy antypartia 1100. I 800 głosów Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski, którego pełnomocnikiem wyborczym był Romuald Starosielec. No, ja się nie będę zgłębiał w te, te planktony, to może przy innej okazji. Notabene Senat pokazuje nam, że gdyby były Jowy, to e, koalicja centrolewicowa miałaby większość konstytucyjną prawdopodobnie w każdym razie w każdym razie, wracając jakby do Sejmu no to ten rząd, który prawdopodobnie powoła Donald Tusk w ciągu najbliższych tam dwóch miesięcy na Boże Narodzenie prawdopodobnie tak terminy konstytucyjne wyglądają no wcześniej obsada marszałków ISP, tu się mówi w Senacie o Małgorzacie Kidowie-Błońskiej, są targi już między opozycją, to kto, kto ma być tym marszałkiem Sejmu Notabene zauważmy, że o ile są to w tej koalicji będą grupy z trzech list wyborczych, to tam jest dużo więcej formacji, bo mamy przystawki Platformy Obywatelskiej w Koalicji Obywatelskiej, nowoczesną inicjatywę Polską, Zielonych. W ramach trzeciej drogi mamy Polskę 2050 i PSL i mamy przystawki PSL-u, nieporozumienie, Centrum dla Polski i tak dalej, konserwatystów Biernackiego. W ramach lewicy mamy nową lewicę i mamy partię razem. W Senacie mamy jeszcze pojedynczych senatorów z pomniejszych formacji, tam z PPS-u, z Unii Pracy. I ja myślę, że w Sejmie ta reprezentacja sejmowa, zwłaszcza, która. Do tej pory, jak KO była w opozycji była niezauważalna, myślę, że jak przyjdzie do obsady stanowisk, to ujawni swoje aspiracje. I pogodzenie tych y, aspiracji, powiedzmy, y, dajmy na to czterech czy pięciu głównych sił i y, kilku sił przystawkowych, będzie nad wyraz trudne to y, może być naprawdę y, w rządzie może być y, y, w tym rządzie Donalda Tusk'a może być więcej partii nawet niż w rządzie Suchockiej, a w rządzie Suchockiej, o ile pamiętam, było siedem partii reprezentowanych, więc naprawdę ciekawe czasy. Ehm. Natomiast ten rząd stanie pod, przed trudnym zadaniem, bo w zasadzie zostanie mu tylko administrowanie tym państwem. Oczywiście będzie mógł obsadzić urzędy centralne, będzie mógł obsadzić spółki skarbu państwa. Z mediami publicznymi już będzie problem, choć jest podobno plan, żeby postawić je w stan likwidacji i wprowadzić tam zarządy komisaryczne, aczkolwiek nie wiem, czy to jest do końca zgodne z prawem. Natomiast będzie miał przeciwko sobie e, rząd Tuska prezydenta, który będzie prawdopodobnie im wszystko wetował, e, więc nie będzie można przepchnąć żadnej, żadnych poważniejszych zmian na drodze ustawowej. E, będą mieli przeciwko sobie Narodowy Bank Polski i prezesa Glapińskiego. Będą mieli przeciwko sobie Trybunał Konstytucyjny. Jakiekolwiek w ogóle wtedy ich porządki, nie wiem, odkręcanie zmian w sądownictwie i tak dalej, i tak dalej, będą niemożliwe. Bez, bo nawet jeśli te ustawy przejdą przez Sejm i Senat, to nie ma większości dwóch trzecich, bo pisma PiS samemu blokuje, yy, mając, y, mając powyżej 180 posłów, 184, blokuje możliwość odrzucenia weta prezydenckiego. Więc czeka nas, Myślę, to jest w ogóle plan Jarosława Kaczyńskiego, żeby zrobić rok kryzysu, rok, kiedy rząd nic nie będzie mógł, sytuacja będzie się pogarszała, e, będzie, e, będą, będą różne czynniki destabilizujące. Oczywiście, PIL będzie jeszcze dokładał do pieca i po tym, jak się pokażą wyniki wyborów samorządowych, i europejskich. Być może wszyscy w tym parlamencie dojdą do wniosku, że nie ma rady, wóz albo przewóz, trzeba skończyć te zapasy, bo nie ma sił, żeby jeszcze ryzykować, bo nie wiadomo, kto zostanie prezydentem w 2025 roku i czy nie będzie znowu rządowi wszystkiego wetował. I może stwierdzą, no to wóz albo przewóz. E, spróbujemy albo. E, wyłapiemy te trzy piąta, PiS będzie lecił, będzie wiedział, będzie no spróbujemy, może uda się odzyskać władzę. I dojdzie, nie wiem, czy, czy na wiosnę, czy na jesień do przedterminowych wyborów. No chyba, że jednak centrolewicowa opozycja wykaże się jakby hartem ducha i wytrzyma prawie dwa lata do sierpnia 25 roku, kiedy obejmie Urząd nowy prezydent, którym już nie może być Andrzej Duda, tylko też oczywiście nie jest pewne, że to będzie ich prezydent. Więc naprawdę czekają nas politycznie bardzo ciekawe czasy. Będzie, będzie ciekawie. E, paradoksalnie to, że jest Andrzej Duda, to jest pewien plus, bo, e, bo te pewne zmiany. No, Myślę, że dopóki jest prezydentem Andrzej Duda, chociaż on może wchodzić teraz w pewne targi z opozycją, jego pozycja rośnie, ale myślę, że na przykład no nie będzie jakichś rewolucyjnych zmian na przykład w sferze obyczajowej, bo po prostu te ustawy nie przejdą. Czyli co najmniej do wyborów prezydenckich prawie dwa lata będą różne przetasowania z niewykluczonymi. Przedterminowymi wyborami parlamentarnymi, w tym okresie. Tak, tak. I to w ogóle nasze środowisko też musi sobie uświadomić, bo wielu zaczynało już działać już w okresie rządów PiSu. Skończyło się wygodne bycie narodowcem, skończyło się wygodne bycie katolikiem, skończyło się wygodne bycie konserwatystą. Za chwilę. Nie na drodze ustałej, ale na drodze jakichś decyzji rządowych, propagandy, decyzji, i tak dalej, tak dalej, praktyki zacznie wchodzić nam. Lewicowa agenda. To jest nieuniknione przy tym układzie rządowym. Być może to, że jest tam, być może na przykład, nie wiem, PSL czy Hołownia będą trochę powstrzymywały tą radykalną lewicę, ale mimo wszystko przechył będzie w lewo. I musimy się na to przygotować, bo myślę, że w perspektywie, powiedzmy, pół roku e, służby różnego rodzaju zaczną się brać za nasze środowiska. I my musimy sobie to uświadomić i my musimy do tego być przygotowani. Chociażby mentalnie. Niektórzy sobie nie wyobrażają, jak to. No proszę to tak może być. Paradoksalnie to uważam, że może być ożywcze, bo trochę żeśmy zgnyśnieli, za wygodnie nam było. I, i to, może, to może być pod pewnymi względami ożywcze. Jestem ciekaw, jak na przykład będzie wyglądał tegoroczny marsz niepodległości. No, trochę, trochę jest to taki scenariusz, którego chyba nikt nie przewidywał, że wytworzy się taki, taki układ. No, ale może być, może być ciekawie. Zresztą to będzie, no akurat ten marsz niepodległości będzie jeszcze przed przekazaniem władzy. Ale następne już manifestacje to może być naprawdę ciekawie. Może być różnie i yy, 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 jestem bardzo ciekaw. No to, a właśnie jak już jesteśmy przy marszu niepodległości, to może powiedzmy personalnie, kto wszedł, a kto nie wszedł, bo Robert Bąkiewicz jednak nie wszedł do Sejmu. Ale za to. Jakiś narodowo-demokratyczny zespół parlamentarny może z posłami ruchu narodowego utworzyć, na przykład Roman Giertych. Widzę, że masz tutaj poczucie humoru. Roman Giertych, poseł z bardzo dobrym zresztą wynikiem z, z województwa świętokrzyskiego z Platformy Obywatelskiej. E, no może jeszcze z Kołodziejczakiem, bo może w Kołodziejczaku jakiś się, się odezwie narodowo-ludowy e, e, nurt. E, no i e, czyli Platforma Obywatelska wprowadziła takie osoby jak gdyby troszeczkę e, spoza m, swojego e, stałego e, no, składu. Natomiast Bąkiewiczowi w PiSie, e, jeżeli chodzi o wybory par... Parlamentarne się, się yy, yy, nie udało. Yy, no, no nie udało by... się, ale, ale powiedzmy też, że no, a propos Romana Giertycha, no to przecież jest ojciec politycznej kariery Krzysztofa Bosaka. Panowie się znowu spotkają. Czekam na to spotkanie z niecierpliwością. No zobaczymy, zobaczymy, jak to spotkanie będzie, będzie, będzie przebiegać. Myślę, że może, może, być, może być ciekawie. Jak oceniasz sytuację Grzegorza Brauna, który był jednak odstawiany na boczny tor, chowany do szafy, a jednak uzyskał wynik, można powiedzieć, niegorszy od ruchu narodowego? Zdecydowanie wśród tych środowisk w Konfederacji, to ruch narodowy jest największym przegranym. Brown może nie jest jakimś wielkim wygranym, ale yy, powiększył swój stan posiadania. Do tej pory, w poprzedniej kadencji, był sam jeden. Teraz będzie miał do pomocy trzy, trzy kolejne osoby: dwóch wiceprezesów partii, yy, czyli Włodzimierza Skalika i Romana Fritza, no i głównego eksperta od spraw yy, między innymi bezpieczeństwa, którym jest profesor. Andrzej Zapałowski, czyli ekipa moim zdaniem bardzo mocna. Ja powiem tak, zobaczymy czy Grzegorz Brown użyje do przeprowadzenia po prostu rozliczeń powyborczych w Konfederacji, bo one muszą zapaść, nie można udawać, tak jak Krzysztof Bosak chodził i mówił, no to jest sukces, to jest sukces, to jest sukces. No to jest poprawa, ale to, to wiesz... To jest trochę taki sukces, jaki, odnio, jaki odniósł LPR w 2005 roku. I to był zaczątek klęski. To był zaczątek klęski, bo apetyty były dużo większe, a po prostu tam to wszystko że tak powiem schrzaniono. Teraz są bardzo trudne wybory dla konfederacji samorządowe, e potem europejskie, i trzeba skończyć na nie stanie w rozkroku. Jeśli Grzegorz Brown będzie to akceptował, no to. To niestety on wspiera wtedy wady konstrukcyjne tego projektu, jakim jest Konfederacja, które wmontowano tam niedawno w postaci dominacji Męcena z Bosakiem. No albo dojdzie do jakiegoś dopuszczenia Grzegorza Brauna do Konsensusu, albo moim zdaniem dla Grzegorza Brauna miejsca w Konfederacji nie ma. Teraz otwiera się dla niego pole, że może w razie czego powiedzieć panowie, jak nie, to ja sobie idę, tworzę swoje koło co więcej. Bez posłów Brauna Konfederacja nie ma klubu. Nie ma klubu, staje się na powrót kołem. Tu trzeba, tu trzeba niestety, ja zachęcam pana Brauna z tego miejsca, żeby zaczął grać twardo ze swoimi partnerami, bo jeśli Konfederacja ma tak wyglądać, jak w tej kampanii wyborczej, to należałoby naprawdę, to, użyję analogii morskiej, posłać torpedę, zadopić tą łajbę, Zebrać tylko tych rozbitków, którzy przedstawiają jakąś wartość i zacząć budować coś od nowa, bo po prostu no, 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 ten projekt będzie, będzie właśnie tak się kończył, że cytując tweeta Samueli Torkowskiej, będzie się ubiegał o głosy idiotów i zostanie ograny przez tych, którzy mają większe doświadczenie. A ja nie chcę, żeby par partia antysystemowa ubiegała się o głosy idiotów. Jeśli męceń i bosak chcą się ubiegać, ubiegać o głosy idiotów, to niech zrobią sobie osobny projekt. I może tym optymistycznym akcentem zakończmy, bo już rozmawiamy dłuższy, dłuższy czas. Ja jeszcze tylko powiem, że w poniedziałek, 23 października o godzinie 18.00. Zapraszamy do Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawa, e, Biblioteki Publicznej na spotkanie e, promujące książkę Jędrzej Giertych Wierny kontynuator myśli Dmowskiego e, przy Koszykowej e, 23 października e, Biblioteka Publiczna zapraszamy. Z drugiej strony zachęcam do oglądania naszych programów i na i na YouTube i na Ramblu i na Bitszu, i na CDA i na VK ja te programy na tych wszystkich kanałach puszczam jako centrum edukacyjne Centrum Edukacyjne Polska Kamil jako Chrobry Szlak może nie w tylu miejscach, ale też jest w kilku miejscach obecny Zachęcam do zaglądania do naszych e, wysyłkowych księgarni w księgarni cep. myśliwsklep.pl. Oprócz książki Jędrzeja Giertycha, naszej najnowszej, e, książki związane z piłsudzkimi sanacją, e, myślę, że cały czas aktualne. Zbliża się 11 listopada, czyli warto tą problematykę zgłębiać, e, a także inne książki w serii. Jedynie prawda jest ciekawa. Oczywiście, książki yy, w serii, gorące tematy, yy, źródła finansowe nazizmu i komunizmu, a także na przykład masoneria, czyżby papierowy tygrys. Z nowości to mamy drugi tom yy, książki Na wschodzie bez zmian. To jest książka napisana w tym roku przez pana Henryka Pająka. Yy, tom drugi, do nabycia jest również tom pierwszy. Henryk Pająk na Wschodzie bez zmian, tom pierwszy i tom drugi. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. To może tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, Kamilu, za rozmowę. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.